Witajcie na kanale Tarot z Planem Duszy w czytaniach na grudzień. To jest ostatni miesiąc tego roku 2024. Będzie domykał nam tą przestrzeń i otwiera się kolejna, czyli rok 2025. Czytania na ten rok 2025, czytania Tarota pojawią się 10 grudnia. Kiedy będę już w sanatorium. Jeśli ma ktoś ochotę szybciej je zobaczyć, to bardzo proszę, można tam zajrzeć i być członkiem, który wspiera dodatkowo jeszcze moją pracę. Za co Wam serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo za to, co robicie, że tu wchodzicie, doceniacie to, co robię. I bardzo dziękuję Wam. Jednocześnie też składam życzenia świąteczne i noworoczne, ponieważ tak jak wspominałam już wcześniej, dla tych, którzy słuchają moich czytań, cały właściwie grudzień będę w sanatorium. Także wszystko to, co przygotowuję, jakby staram się przygotować zanim pojadę i wszyscy będą mogli to zobaczyć. Te grudniowe czytania będą szybciej dostępne dla Was, ponieważ no wiadomo, jest na grudzień czytanie, czyli pojawia się u mnie w listopadzie. Także dziękuję Wam jeszcze raz, wszystkiego dobrego i zapraszam na moją stronę www.planduszy.pl. Zapraszam też na kurs odczytu planu duszy online, który będzie w marcu, na początku marca od 7 i później jeszcze będą kolejne oczywiście kursy. Są sesje na mojej stronie www.planduszy.pl. Możecie też kupić książkę Plan Duszy. Także czytania Tarota, dynamikę rodziny, nadanie imion dziecku i tak dalej. Można to sobie u mnie zamówić i zapraszam już w styczniu. Także jeśli ktoś chce sesję, to od stycznia będę gotowa do pracy. No i tak, tyle tego wstępu w zasadzie. Dla wszystkich znaków każdy znak będzie miał czytanie oddzielne. I teraz już właśnie zaczynamy. Witam wszystkie ryby w czytaniu na grudzień 2024. No jest to ostatni miesiąc roku tegoż właśnie i na niebie dzieją się różne rzeczy. Są znaki zmienne, tworzą półkrzyż, co może na nas bardzo dziwnie wpływać. Oprócz tego są dwa nowie w grudniu, 1 i 30, a centralnie w środku 15 jest pełnia. I myślę, że to też może mieć na nas wpływ. Ciemności właśnie będą się pogłębiać, a my sprawdzimy, co tutaj karty Tarota powiedzą na Wasz grudzień. Dwie monety. Odkąd zaczęłam te czytania robić, to no, dwójki pokazują się bardzo często. Dwójka monet, karta żywiołu ziemi i mamy tutaj taką trochę żonglerkę, wybory, mądrość tych wyborów lub też taka sytuacja, w której trzeba pokazać jakąś swoją elastyczność albo pociągnąć jakieś dwie rzeczy w życiu materialnym najczęściej przez dłuższą chwilę. Mogą to być dwie prace, może to być robienie dwóch rzeczy naraz. Różnie to może wyglądać. Chodzi o materię i o to, jakie podejmujemy tutaj decyzje. Dla Was to wygląda właśnie tak, że będziecie tutaj jakiś mieli być może proces decyzyjny. No a te procesy decyzyjne mogą być męczące i mogą wywierać na nas jakiś wpływ. Zobaczymy, bo to też może być wybór robić święta, nie robić, tak? W sensie takiego wystawnego, kupować coś, nie kupować. Dajemy sobie prezenty, nie dajemy, albo staram się ile mogę i pracuję na dwa etaty, żeby postaw się, nie zastaw się, tak? Takie mogą też być sytuacje. Ok, to, czyli zobaczymy na początek Waszą energię. Jak ona się tutaj pokaże. Król buław, a to niespodzianka, bo jest to żywioł, który totalnie z Wami nie współpracuje. Czyli mamy tutaj kogoś, Was dla przykładu, kto potrafi sobie poradzić z taką energią rozpalenia, potrafi opanować tutaj pewnie gniew i frustrację.
potrafi być może też coś wybrać, bo na drzewie życia królowie dokładnie siedzą w chokma, czyli dokładnie tam, gdzie ta dwójka. Mamy sytuację, że te decyzje będą podejmowane w sposób bardzo mądry. Czy w ogóle będzie potrzeba tutaj przemyśleć coś, albo też opanować frustrację, która gdzieś tam będzie wzrastać, czy gniew nawet na to, że jestem w sytuacji, w której muszę coś tutaj robić w taki, a nie inny sposób. No, czasem tak jest. Z przeszłości idzie szóstka buław. Dziewięć monet w teraźniejszości i as kielichów. No, powiem Wam, że wygląda to bardzo przyzwoicie. No, za chwileczkę odkryję drugą stronę. Tutaj będzie to, co Wam będzie pomagać, będzie wspierać, co jest dostępne. To być może, co jest niedostępne, czego nie widać. Tutaj porada. I tutaj będzie wynik, rezultat. Ósemka monet jest tutaj w atmosferze. Czyli wygląda na to, że się tutaj możecie napracować. Będzie jakaś atmosfera dopracowywania szczegółów, wysiedzenia w pracy być może. Nie wiadomo, czy będzie Wigilia wolna, czy ustawa będzie, czy jakieś rozporządzenie ma być. Tego jeszcze nie wiadomo, przynajmniej ja tego teraz nie wiem. W każdym razie jest tutaj atmosfera właśnie takiego skupienia. Skupienia pracy, skupienia się na szczegółach, na tym, co chcemy osiągnąć, w ogóle podejmując tu jakiekolwiek decyzje. No, ja rozumiem, że najlepiej osiągnąć najwięcej, ile się da, bo znowu tutaj mamy w teraźniejszości dziewiątkę monet, więc jest to karta dostatku. W ogóle tak, jakbyście coś tutaj wygrali w przeszłości, jakbyście otrzymali awans albo dostali jakieś tutaj rozpoznanie, w sensie, że być może coś napisaliście, wydaliście. W każdym razie ktoś jest tutaj rozpoznawalny, doceniany i też właśnie w tym ogniu, dlatego być może zostaje tutaj awansowany i wypracowuje sobie zysk i wypracowuje sobie zasoby. I jest w takim poczuciu, że mam i się nie boję. A ta decyzja, która kolejna jest do podjęcia, może dotyczyć różnych spraw. Czy wziąć na przykład kolejne zobowiązanie, czy może zrezygnować, tak? Bo to tak jest. Czy włożyć się w jakąś sytuację, czy nie, czy niekoniecznie. Współpracy, czy jakiegoś innego działania, które może być wymagające dla człowieka. As kielichów jest tutaj w przyszłości i mówi o tym, że no, wylewa się tutaj miłość, że jest tutaj potencjał na to, żeby otrzymać dar, żeby kierować się sercem, żeby się rozbudzić tak bardzo mocno do tego, żeby kochać siebie przede wszystkim i wszystko to, do czego dochodzicie, czy do czego doszliście w tym momencie. Bardzo pozytywna karta. Myślę, że as w rękawie każdy by chciał mieć, a szczególnie miłość do siebie i miłość innych ludzi, która jest do nas wysyłana. Bardzo dobra energia. Co Was tutaj wspiera i pomaga? No, królowa buław, czyli mamy taką parę. Król ma królową, czyli tak naprawdę może to być poczucie, że rozumiem, że wiem, że wszystko tutaj idzie zgodnie z planem, jakikolwiek by on nie był, że tutaj osiągamy jakby wspólnie być może nawet, jak w parze będąc, albo będąc osobą, która potrafi zaakceptować siebie w pełni jako tego kogoś, kto przyjmuje, ale tego też kogoś, kto daje. Jest jakby w dualnym świecie i potrafi wejść w taką jedność serca i potrafi rozdawać miłość i rozdawać takie poczucie solidności, bo gdzieś tutaj czuję i widzę taką solidność, pojawienie się być może kogoś, kto właśnie będzie wspierał Was w Waszych wysiłkach, jakiekolwiek by one nie były. A co może przeszkadzać albo być niezauważalne? Tutaj mamy siódemkę buław. Tutaj jest jakiś opór, czyli opór może Wam przeszkadzać.
opór przed ustąpieniem miejsca być może komuś innemu. Tu w przeszłości coś zostało wygrane. Zostaliście rozpoznani i chcecie cały czas utrzymywać tą pozycję króla na przykład, tak? Bo może to tak być. Jestem królem, będę królem i nikt mi tego nie zabierze. I tutaj jest dużo męskiej energii, może ego też i poczucie, że zawsze będę na tej pozycji i że ludzie, którzy tutaj się gdzieś tam pojawiają, nie wszyscy są dla mnie dobrzy albo nie wszyscy chcą być uczciwi może nawet w stosunku do mnie. Może chcą zabrać mi to, co mam, w sensie tego tronu czy tych zarobków, bo tutaj mogą być to zarobki, tak? Tutaj trzeba się kierować miłością i to usłyszałam już wiele razy, kiedy Wayne Dyer, na przykład taki mówca amerykański, już nieżyjący, mówił zawsze, kiedy masz wybrać coś, to zawsze wybieraj bycie grzecznym, bycie uprzejmym, zamiast bycie kimś, kto wie najlepiej albo wie wszystko. Bo niekoniecznie musimy zaraz być w takiej pozycji, kiedy udowadniamy innym, że wszystko jest tak, jak my chcemy, albo że my wiemy najlepiej. Tutaj jest zmartwychwstanie, czyli taka porada, żebyście dali komuś szansę, albo czemuś szansę. Znowu jest dużo ognia, czyli jest tutaj taka sytuacja, kiedy chcecie osiągnąć być może oświecenie. To też jest sąd często, bo judgment po angielsku to raczej można przetłumaczyć też jako sąd. To też jest osądzanie i tutaj myślę, żebyście potrzebowali wydostać się z tej przestrzeni takiego osądzania, osądzania innych czy siebie. I tego, czy zatrzymuję na zawsze i nie rezygnuję z tego, chociaż mogę dostać lepszą propozycję, to nie chcę z czegoś zrezygnować, stąd może ta dwójka monet. Chcę ciągnąć na dwa fronty, nie poddam się. Tutaj opór jest i tutaj jest właśnie taki osąd być może. Nie osądzajcie, bo sami będziecie osądzeni, więc może o to chodzi, żebyśmy tutaj jednak, żebyście wy tutaj nie wchodzili w tą przestrzeń. Bądźcie jakby sobą, z tą wodą, która jest taka może przyjemna w tym asie, właśnie taka jednocząca. I co tu się pojawia? Dwójka mieczy. No dwójka mieczy jest kartą znowu jakiejś decyzji albo impasu. No nie mogę zdecydować, nie mogę się zdecydować. Wszystko jest takie albo siakie. Ja nie widzę, co mógłbym, czy mogłabym tutaj osiągnąć, czy wybrać. No jest impas, czyli możecie się czuć trochę jak w pułapce. Z jednej strony utrzymać to, co macie, swoją pozycję, swój status, a z drugiej strony jakby otworzyć się na miłość. Jedno z drugim trochę może nie iść w parze. Tutaj jest dużo miłości, tutaj jest głowa, która nie umie sobie poradzić. Zobaczymy na tą dwójkę, co jeszcze tutaj przyjdzie. Jak z tego możecie wybrnąć? Głupiec. No możecie zaryzykować i po prostu wybrać jedną z opcji, czyli użyć tych nożyczek i wyskoczyć. I wtedy zobaczyć, to ryzyko jest kalkulowane czasami w nasze życie, tylko że my boimy się zaryzykować. Często wszyscy jesteśmy właśnie tacy bardzo nauczeni takiej zachowawczości, takiego niepodejmowania ryzyka, co może nam przeszkadzać. Może przeszkadzać w osiągnięciu, ja nie mówię, że lepszej pozycji, może właśnie w osiągnięciu czystej miłości, czy wejścia w taką jedność, że zacznę być może od nowa, albo w ogóle wybiorę coś, po prostu, bo mogę i zaryzykuję. Zaryzykuję jedną z tych opcji. Nie widzę żadnej, ani tej, bo mam wrażenie, że żadna z nich nie będzie działać. Dużo oporu tutaj jest. Ale jeśli zaryzykuję, to może właśnie pojawi się nowe życie. Czy powróci do mnie to, ten sukces?
to, co zostało zdobyte już wcześniej, powróci jakby może ze zdwojoną siłą. Więc tutaj przeżywacie, jak już kilka innych znaków, bo robię to czytanie teraz dla Was, a wcześniej jeszcze znaki też miały te dwójki. I dwójki tutaj się pojawiają, ponieważ mam wrażenie, że kończy się rok i chcemy wejść w ten nowy rok. Tutaj jeszcze jest karta śmierci, czyli transformacja. Chcemy wejść w jakąś nowość, czy o czymś zdecydować. Zwykle decydujemy się na jakieś zmiany w naszym życiu dotyczące na przykład diety, czy ćwiczeń, czy czegokolwiek innego. Mam wrażenie, że u Was też jest tak, że chcecie o czymś zdecydować na swój własny temat. Chcecie coś wygrać, tak jak wcześniej wygraliście. Być może ktoś zrobił dietę odchudzającą i zgubił ileś tam kilogramów i teraz jakby nie może się zdecydować. Może wybierze inną dietę, a może tą samą. To jest tylko przykład. Także uważajcie na te swoje decyzje, bo mogą one trochę Was wyczerpać w grudniu. A potrzebujecie też siły do tego, żeby jeszcze zorganizować święta, prawda? Także zobaczymy, co ta karta wyroczni może doda, może coś podsumuje. Retreat to jest karta mówiąca o potrzebie spokoju, być może właśnie wyjazdu, schowania się przed wszystkimi tymi, którzy cały czas pragną być z nami, czy zabrać naszą uwagę. Tutaj chodzi o takie odosobnienie, gdzie dojdziemy do siebie, czy wyciszymy się na tyle, że będziemy mogli dalej iść do przodu. Przeczytam Wam, co autorka pisze. To jest dobry czas na to, żeby mieć takie bezpieczne miejsce, taki cichy czas dla siebie, kiedy człowiek ogarnie się, wszystkie swoje za i przeciw, gdzie połączy swoje ciało, umysł i duszę w możliwie wielką jedność, tak jak w tym asie, miłość, i ustawi swoje kaczki w jednym ciągu, tak? Czyli postawi sobie swoje cele i wymyśli, czy poczuje, którą ścieżkę wybrać. Jeśli mają być zmiany, to czasami trzeba do nich podejść i trzeba na coś się zdecydować. Także jest to czas, który jest Wam potrzebny na wyciszenie, więc pozwólcie sobie w grudniu na to wyciszenie. Dobrze by było. Pozwólcie sobie na spokojne święta. Pozwólcie sobie na być może kilka dni wolnych, jeśli się da. A karta Ptaki to Anioły mówi o tym, że Wasze ciało może stać się lekkie jak piórko. No i tak jest. Jeśli pozwolimy sobie na to i wyjdziemy na przykład i zrobimy jakąś dietę, oczyszczanie, jakiś post być może w grudniu jak najbardziej. To jest dobry czas. To tyle ode mnie. Życzę Wam udanych bardzo świąt, wesołych i spokojnych. No i dobrego roku.